Witamy w specjalnym piasnaliowym serwisie Sety. Anna Tomczak, zapraszam na wiadomości spod głównej sceny. W drugi dzień piastonaliu w ramach Bitwy Akademików rywalizowały ze sobą zespoły z Mrowiska, Zaścianku i Pryzmy. Rozgrzani do czerwoności studenci najpierw się nabiegali, a potem grillowali. W naszej relacji zobaczcie, co tam się działo. Ja wymyśliłem nitro, ja ich przygotowałem kondycyjnie, metorycznie i wszystko. Dziękuję, koniec tematu wywiadu, następne... Jeszcze nie koniec, ale się domyślcie, panowie i panie. Bąk w nazwisku mówi sam za siebie, tym nitrem. Perola, bo ma fajną pergolę na głowie. A dlaczego ma taką pergolę? Bo to robił ten Armani, tani. Halo, mówię, jak się zwiesz? Mariusz. Jak się czujesz? Zakręcony, zrolowany. Tego pana, jak zobaczyłem, w samych majteczkach. Normalnie nie chciałem go budzić, ale musiałem. Obudził mnie, naprawdę. Obudziłem go, ale ładnie go tak parę razy poklepałem. Po pupci mnie poklepał, po prostu byłem w szoku. Ile kiełbasek zjadłeś, żeby dzisiaj mieć sporo siły tutaj, żeby dawać radę po prostu w tej konkurencji? Kiełbaski zjadłem wczoraj, dzisiaj karczek na bogato. Zewsząd kosmiczni mnie otaczają. Może wytrwamy do rana. Kto wie? Gwiazdami wczorajszego wieczoru były zespoły Ship, People of the Haze i Credence. Jakie pytania zadał im nasz reporter Maciej Śmich? Zobaczcie sami. Co ja rock'n'rollowi jest na śniadanie? No nie wiem, kurde. Pół niedźwiedzia, tak co najmniej, nie? Takiego na surowo. Z sierścią jeszcze, tak żeby między zębami się wyczyściła kolacja. Myślę, że tak. Nie wiem, no i zapić takim dobrym miodem pitnym, nie? Ja pierwsze co odpalam papierosem właściwie, także to chyba jest koniec śniadania, bo nie chce mi się nigdy jeść na kacu. Ja nie jem śniadania wtedy, nie ma opcji. A ja jem śniadanie i dbam o dietę. Jajecznica. Nie no. No jajecznica. Kamil nie kłan. Browar, wuda i fajka. Już jesteście sławni, ale jesteście jeszcze bardziej sławni, gracie na ogromnym koncercie przed ogromną ilością dziewcząt bez staników. I co zrobilibyście na takim koncercie, czego wstydzicie się zrobić tutaj? Pewnie zszedłbym ze sceny. To co tydzień temu, nie? Ja myślę. Pamiętasz, jak żeś tańczył z nimi tam? W sobotę. Nawet to takich rzeczy nie było. No, to... Aj, znowu się ten, rozpędziłem, bo ty masz przecież ten, nie? Pozamiatane już. A czasami jest coś takiego, że wychodzisz i jest mało ludzi, więc będzie słabo i dajesz mało energii. A czasami jest tak, że masz tak dużo nagromadzonej energii, że... Że wszyscy się rozbierają. Tak, że 10 osób ściąga matki. Ekran jadowy za nami, można wyświetlać wszystko. Dla ludzi z Politechniki to nie jest, prawda, nic szokującego, ale tak jak mówisz, dla przeciętnych odbiorców, których byłoby dużo, no to mogłoby to być coś niezwykłego. Dostaliście propozycję od pewnej znanej rozgłośni radiowej, mianowicie od Radia Maria, żeby nagrać ich hymn. Jak reagujecie, co robicie? Nagrywam. Jaki ten hymn będzie? Wchodzimy do studia i po prostu dajemy ognia, nie? Chodźcie tutaj sami. Myślę, że byśmy większą bardachę zrobili niż to jest. By nas piekło pochłonęło normalnie. Musiałby nam konkretnie zapłacić, ale myślę, że potrafilibyśmy coś zrobić, coś tak głupiego, bo robienie głupich rzeczy wcale nie jest trudne, wystarczy się dobrze nawalić. Cóż, myślę, że w muzyce musiały pojawić się jakieś brzmienia organowe i jakiś chór z słowików poznańskich. No teraz też nie, bo to skandal byłby, słuchaj. A co do tekstu? A w tekście byśmy dali wpłacajcie na cegiełki. Nie tylko kiełbasa gościła wczoraj na studenckich grillach. Popularne były również inne potrawy. My zapytaliśmy studentów o przepis na mięsnego jeża. Podstawa do mięsnego jeża. Jako jest budyń, to jest taki mięsny jeż politechniczny. Budyń i zgaszone fajeczki. Mamy mięsnego jeża zgaszonego fajeczkowo. Ostatnio spotkałem jeża. Teraz będzie mięsny jeż. Sobie przechadzał trawką, poważnie, widziałem jeża. Mogę? No dobra, 6 puszek Elecha, do tego 0,7 po środku. Języczek może być z pomidora, koniec. No czasem jem mięsne jeże, tak obciekają tuszem, jest spokojnie. Parówki, jakaś szyneczka. Są
Boczek, no możemy jakiegoś śledzika dołożyć. No jeża śledzika? No ale to jest taka inwencja twórcza, nie? Ja go robię z karczku i kiełbas, to jest wersja po studencku. Mięsny jesz, ty go zjesz. No kiełbaska i jakaś tam szyneczka, boczek. Kiełbaska, boczek, mięsko z grilla i jest okej, okay. Wszystko tu siutkie. Mięsny jesz, ty go zjesz. Kilo mięsa, kilo paluszków słonych, mocno słonych i 4 marchewki. Po co marchewki? Na nóżki. To jesz z tej golonki, a kolce są śląskie i będzie. Jak zacznie pluć jadem, to znaczy, że jest gotowy. Bierzemy kawałek kiełbasy, wsadzamy go w bułkę, a następnie konsumujemy popijając piwem. Za nami drugi dzień piastonaliów. Dziś dzień klubowy. Na scenie głównej wystąpią m.in. DJ One Brother i Wittenberg. Natomiast na kampusie o premiera Libdaba z Chili Jareckim. Zapraszamy do wspólnej zabawy i oglądania nas jutro. Do zobaczenia.